Nadszedł czas pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży, Technikum Informatycznego oraz Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Prywatnych nr 1. Witam bardzo serdecznie przybyłych na tę uroczystość dyrekcją, wychowawców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz Was, drogie koleżanki i koledzy z klas 3 i 4, tegorocznych absolwentów. Szczególnie serdecznie witamy gościa specjalnego dzisiejszej uroczystości, profesora Bogusława Liberackiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz pana Grzegorza Biczaka i Tomasza Wiśniewskiego. Dzisiejsze spotkanie jest dla Was, tegorocznych absolwentów, szczególnie uroczyste. To ostatnia okazja do podsumowania Waszej pracy w ciągu 3-4 lat nauki, do refleksji i zadumy. Leopold Staff. On. Nie wierzyłem, stojąc nad brzegiem rzeki, która była szeroka i rwista, że przejdę ten most spleciony z cienkiej, kruchej trzciny powiązanej łykiem. Szedłem lekko jak motyl i ciężko jak słoń. Szedłem pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. Nie wierzyłem, że przejdę ten most i gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że przeszedłem. Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Szliście przez ten most w różnym tempie, na różne sposoby. Bywały chwile radosne, wiążące się z przyjemnymi zdarzeniami, satysfakcjonujące stopnie ze sprawdzianów, mile spędzony czas w gronie przyjaciół, ale także te smutne, szkolne niepowodzenia czy nieporozumienia na forum klasy. I w tych radosnych i smutnych momentach byli z Wami nauczyciele, a nade wszystko wychowawcy. Wierzymy, że nasza szkoła na zawsze pozostanie w Waszej pamięci. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Katarzynę Kudrowską. Dziękuję. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dziś szczególny. Z jednej strony smutny, bo musimy się pożegnać. Z drugiej jest to dzień wyjątkowy, ponieważ to dzisiaj kończycie szkołę, kończycie edukację na tym poziomie i rozpoczynacie dorosłe życie. Jak spotkaliśmy się 3 i 4 lata temu, wkraczaliście w mury tej szkoły jako dzieci. A dziś jestem dumna, ponieważ mogę powiedzieć, że wychodzicie, opuszczacie mury naszej szkoły jako dorośli, wspaniali ludzie, którzy będą rozpoczynać to dorosłe życie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za czas spędzony z Wami, za te radosne, ale również i smutne chwile. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować prowadzącym szkołę, pani Bogusławie, panu Stanisławowi za to, że umożliwili Wam kształcenie w tak doskonałych warunkach i za opiekę i za troskę. Waszym wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy myślę sprawiliśmy, że nauka w tej szkole była nie tylko trudem, ale przede wszystkim przyjemnością dla Was. Rozpoczynacie życie dorosłe, kariera zawodowa, dalsze kształcenie. Trzymam za Was kciuki, przede wszystkim w tym pierwszym etapie, czyli podczas egzaminu maturalnego. Życzę Wam wszystkim połamania piór. Cieszę się przede wszystkim, że ten egzamin się odbędzie, bo wiemy, że było trudno. I czeka na Was świat, nie tylko Polska, ale też świat. Żyjecie w fantastycznych czasach, kiedy granice są otwarte. Możecie podróżować, możecie realizować swoje pasje i marzenia związane z nauką, związane z pracą, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W związku z tym bardzo proszę pana profesora Bogusława Liberackiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, o zabranie głosu i myślę, że przekona was pan profesor, że świat leży u waszych stóp. Mogę? Ci najważniejsi są mistrzowie ceremonii, powiedzieli, że mogę. Pani Bogusławu, panie Stanisławie, pani dyrektor, panie i panowie, nauczyciele, wychowawcy, no i wy, droga młodzieży, od matury to jeszcze trzeba do was mówić pani i pan. Tak się na uczelniach mówi, tak się będą do was zwracać profesorowie. Przede wszystkim gratuluję tego etapu życiowego, to trzeba mieć, żeby otwierać drogę dalej. Po drugie,
Chciałbym, żebyście byli przygotowani, tak jak pani dyrektor powiedziała, że macie perspektywę uczelni w Polsce i najbliższej chociażby w Szczecinie, Koszalinie, Zielonej Górze, Warszawie, ale również Londyn, Paryż, Madryt, Bruksela, prestiżowe École d'Administration we Francji, Oxford, cokolwiek. To jest możliwe, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej. Czyli na razie zacznijcie w Polsce po roku, dwóch w ramach Erasmusa. Wybieracie sobie uczelnię. I z pieniędzy europejskich macie finansowaną znaczącą część. Za dwa lata zwiększymy środki na Erasmus ponad dwukrotnie. To akurat będzie to oferta dla was, bo pierwszy rok na uczelni w kraju, ewentualnie drugi. Pieniędzy będzie ponad dwukrotnie więcej. Chciałbym, żeby i kwota wzrosła. Dzisiaj ta kwota jest w granicach 400 euro miesięcznie, to nie jest dużo. A może się uda do 600 zwiększyć, to wtedy już można się niemalże utrzymać gdzieś. Chciałbym życzyć, żebyście zawsze szli przez życie nastawieni na sukces. To, co osiągnięcie, to zależy od trzech czynników. Pierwsze, waszej pracowitości. Dwa, właściwie ogólnej inteligencji. I trzeci czynnik, prawdziwej woli, chęci, czyli takiego prawdziwego chcenia. Chciałbym wam życzyć, żeby wam się, moi drodzy, naprawdę chciało. Także chciałbym wam życzyć takiej postawy otwartej na świat. Była to fragment poezji, to może do innego poety polskiego, Jasnyka się odwołam, idąc na studia, szukając nowej drogi. Pamiętajcie, poeta pisał, szukajcie prawdy, jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg, bo tam się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg, tylko się postrzegnością duchową. Odnieście sukces. A gdyby ktoś chciał ewentualnie zobaczyć Brukselę, jeżeli wszystko się powiedzie, także zapraszam. Ja przyjąłem w ciągu 5 lat 92 stażystów. Jest miesiąc czasu w Brukseli. No prawie, że waszych rówieśników. Drugi rok studiów, trzeci rok studiów, czasem absolwentów. Życzę wam zatem udanego życia, dobrych studiów, satysfakcji życiowej i bądźcie Europejczykami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Państwem Natalia Pampańska z klasy pierwszej liceum, laureatka tegorocznego międzyszkolnego konkursu piosenki obcojęzycznej. Don't be cautious, don't be kind. You committed a crime. Push my button. Anytime you got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame. Dirty water, poison or rain. Perfect mother, take your aim. I don't belong to anyone, everybody knows my name. By the way, you've been knowing and fighting, 'cause all the same are all these silly things I did. Come, think I should come by, but show back you smile. Come, think I should come by, but so sad. You're italic, I'm in bold. Call me cocky, what you tell me? You better love me, 'cause you just a clown. By the way, you've been on fire, 'cause all you said are all these same things I did. Come, Pikachu, come.
Zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. Szanowna dyrekcjo, drogie grono pedagogiczne, pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów płynące z serca podziękowania za 3- i 4-letnią współpracę. Były dni lepsze i gorsze, jedynki czy nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy za chwilę wsparcia, podtrzymywania na duchu, przede wszystkim za mobilizację, która gdzieś często zanikała w nieznanych nikomu okolicznościach. Dziękując, życzymy również dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Dziękujemy również pani dyrektor za wspaniałe zarządzanie naszą szkołą i sprawienie, że możemy ją zapamiętać jako piękne i wspaniałe miejsce, które trudno będzie zapomnieć. Korzystając z tej uroczystej chwili, każdego wiersza uczcimy. U pani Tereski na lekcji geografii wszyscy siedzą radośnie. Choć muszą wiedzieć, ilu ludzi żyje w Bośni. Niektórych pytań każdy uczeń unika. Jaka jest szerokość czy długość równika? Która planeta najpierw, Mars czy Ziemia? Dlaczego pora roku się zmienia? Czy na pewno w Polsce Wisła płynie? Pani Tereska powie, co, kiedy i w jakiej krainie. Pokaże wszystko w szkolnym atlasie, bo pani Tereska na tym zna się. Pani Maligłówka wszystkie daty zna. Wiedzą o społeczeństwie w małym palcu ma. Plastyka i muzyka to dla niej błahostka, bo pani Ewelina jest zawsze boska. Pan Grzegorz to jest super gość, chociaż bardzo często da nam mocno w kość. Jednak wiedza, którą on nam przekazuje, kiedyś w życiu na pewno zaprezentuje. Pani Bogusia, problemy rozwiązuje, szczególnie wtedy, gdy ktoś się źle czuje. Zawsze odpowiedź zna na pytania, które nurtują nas co dnia. Pani Asia ciężkie życie ma. W sekretariacie pracuje co dnia. Sterty papierów segreguje, nawet wtedy, gdy źle się czuje. Pani Alina jest zawsze wesoła. Z nią lekcje na co dzień są bardzo ciekawe, bo zawsze wykłada nam kawę na ławę. Pani Paulina, moc kobietka, ma organizm jak atletka. Prawie nigdy nie choruje, na polskim litości nie okazuje. Księdzu Grzegorzowi składamy wyrazy wdzięczności za utrzymanie nas na właściwej ścieżce duchowej. Wszelkie starania włożone w to, abyśmy z niej przypadkiem nie zboczyli. Thank you.
Prosimy panią dyrektor oraz wychowawców klas o wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród wyróżniającym się uczniom. Pozostałe świadectwa zostaną wręczone przez wychowawców klas. Celem wykonania pamiątkowej fotografii z biletem. Gotowi do